Cześć, z tej strony Danii Tokarz. Witam Cię na podcaście Packrafting, tam gdzie kończy się ląd. W pierwszym odcinku podcastu powiem Ci kilka słów o sobie oraz zdefiniujemy pojęcie packraftingu. Zacznijmy tak nieskromnie od mojej osoby. Packraftem pływam od około 5 lat, natomiast na kajaku pływam od zawsze. Posiadam również uprawnienia instruktora kajakarstwa i zawsze też byłem jakoś związany z wodą, bo pływam na windsurfingu, posiadam również uprawnienia żeglarskie motorowodne, uprawnienia nurkowe w stopniu zaawansowanym. Natomiast to packrafting jest takim moim największym życiowym hobby i jemu właśnie poświęcam najwięcej czasu. W ramach packraftingu podjąłem się również takiego wielkiego projektu, który polega na spłynięciu przynajmniej jednym fragmentem każdej spławnej rzeki w Polsce. Ten projekt obliczony jest na kilka lat. W tej chwili spłynąłem około 120 rzek, zakładanych 200-250. Można więc powiedzieć, że jestem na półmetku tego projektu. Oprócz tego napisałem również książkę Pakrafting i Bygrafting, przebudzenie dzikiej duszy, w której opowiadam nie tylko o Pakraftingu, ale też o różnych aktywnościach, które z Pakraftingiem mogą być związane. I teraz zajmę się definicją packraftingu i różnymi jego odmianami. Już samo słowo packraft mówi nam mniej więcej z czym mamy do czynienia, czyli pack i raft. Spakuj i płyń. Właśnie packrafting polega na tym, że naszą lekką jednostkę, czyli packraft, możemy spakować do plecaka albo do sakwy rowerowej, udać się w jakiś dziki teren i później w górę rzeki wrócić na nogach lub na przykład rowerem. Czym jest sam packraft? Packraft to jest taka ultralekka jednostka. Te najlżejsze jednostki na świecie ważą już 0,8 kg, natomiast takie cięższe, dwuosobowe potrafią dochodzić do 6-7 kg. O rodzajach pakraftów będę mówił w dalszych odcinkach, natomiast teraz możemy przyjąć, że takiej średniej wielkości pakraft. Do zastosowań na terenie Polski, czyli dopływania po rzekach nizinnych z jakimiś tam drzewami, czy takich lekkich spływach górskich w postaci WW1 czy WW2. To taki pakrat będzie ważył około 3-4 kg. Pakrafty charakteryzują się dużą stabilnością w porównaniu ze zwykłymi kajakami, ale też dużą wypornością. Ta wyporność może dochodzić nawet do 300 kg dla jednostek jednoosobowych, a dla Takich większych pakraftów dochodzimy nawet do pół tony. W przypadku pakraftów dwuosobowych, które służą również do na przykład polowania albo do przewożenia jakiegoś bardzo ciężkiego ładunku. Pakrafting dla mnie jest przede wszystkim taką rewolucją wolności. Nie jesteśmy uzależnieni od żadnej infrastruktury kajakowej. Nie musimy mieć dojazdu do rzeki. Nie musimy mieć żadnego jakby zaplecza logistycznego. Tylko wystarczy właśnie, że tego pakrafta. Spakujemy do plecaka i dowolnym środkiem transportu, czy to samolotem, rowerem, na nogach, czy samochodem, dojeżdżamy w jakiś określony teren. Potem możemy dojść do rzeki czy do jeziora, do których zwykli kajakarze jakby nawet nie mają dostępu. No i potem możemy takie nieodkryte tereny spłynąć. Oczywiście możemy spływać również po takich zwykłych. Szlakach kajakowych, do tego Packraft też jak najbardziej się nadaje. Może to być wyprawa jednogodzinna, możemy płynąć przez wiele dni. Z racji tej dużej pojemności PAKRAFTA możemy zapakować tam cały sprzęt biwakowy, właśnie rower, namiot, karimatę, śpiwór i cały sprzęt niezbędny do biwakowania, czyli jeszcze jakieś tam jedzenie, wodę i wszystko, co jest nam potrzebne. Aby zoptymalizować sprzęt, który niesiemy w plecaku. Do pakrafta mamy specjalną pompkę. Jest to worek, do którego łapiemy powietrze, potem ten worek rolujemy i przetłaczamy to powietrze do pakrafta. Dzięki temu nie musimy nosić ciężkiej pompki. Również wiosła składają się na cztery części. Dzięki temu one też mieszczą się w plecaku. Packrafting to też różny zakres trudności, jakie sobie możemy dostarczyć, bo możemy płynąć bardzo Łatwą rzeką nizinną, ale możemy też wybrać się na bardzo trudną, wielodniową wyprawę i eksplorować nieodkryte do tej pory jakieś odcinki rzek czy jeziora. Pakraft oczywiście ma też swoje wady w porównaniu do zwykłego kajaka. Po pierwsze, mamy tylko jedną komorę, czyli jeżeli ta komora ulegnie uszkodzeniu, to nasza jednostka może się zatopić. Takim środkiem ratunkowym jest jeszcze siedzisko, które jest napompowane, i oczywiście kamizelka, którą powinniśmy nosić. Drugą taką istotną wadą pakrafta jest mała inercja płynięcia. Czyli w zwykłym kajaku, jeżeli machniemy kilka razy wiosłami, no to ten kajak się rozpędza i, i przez jakiś czas będzie płynął. Natomiast w pakrafcie z racji tego, że ta jednostka jest dosyć szeroka, no to pakraft dosyć szybko wytraca prędkość, a przez to jesteśmy wolniejsi. Przepłynięcie packraftem przez jakieś duże jeziora czy rzeki, w których nie ma nurtu, jest znacznie bardziej uciążliwe niż w przypadku zwykłego kajaka. Natomiast wolność, jaką daje packrafting, czyli brak konieczności tego zaplecza logistycznego, ciężkich kajaków, planowania dokładnego, gdzie rozpocznę spływ i gdzie zakończę ten spływ, rekompensuje te niedogodności związane z packraftingiem. Kolejną taką przewagą packraftingu nad kajakiem jest również to, że packraft możemy łączyć z innym sprzętem. Tak? Czyli możemy na niego zabrać rower i taki sport nazywa się bike bikeraftingiem. Możemy na niego zabrać narty biegowe lub skiturowe, w zależności od tego, w jakim terenie operujemy. I wtedy taki sport będzie nazywał się ski raftingiem. Mamy również takie bardziej niekonwencjonalne rozwiązania, jak na przykład scooter rafting, czyli spływ, na który zabieramy hulajnogę, czy to zwykłą, czy elektryczną. Pakujemy hulajnogę na pakrafta, spływamy i na miejsce rozpoczęcia spływu wracamy hulajnogą. Na koniec tej definicji pakraftingu warto jeszcze wspomnieć o tym, że packraft jest bardziej zbliżony do kajaka niż do pontonu, bo osoba z zewnątrz patrząc na pakrafta, bardzo często powie, że płynie ponton. A tak naprawdę pakraftowi jest bliżej do kajaka, ponieważ definiujemy go przez sposób wiosłowania. I w pakraftcie, podobnie jak w kajaku, mamy wiosło, które ma dwa pióra i ono też nie jest na podpórce. Załogant siedzi twarzą do kierunku płynięcia. Natomiast w pontonie czy na łódce mamy pod wiosłem podpórki, nasza twarz skierowana jest do rufy i wiosujemy tak jakby do tyłu plecami do kierunku płynięcia. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka podcastu, i już teraz zapraszam Cię na kolejny, w którym opowiem Ci o historii pakraftingu, czyli jak to wszystko się zaczęło. Dzięki za uwagę, cześć.